Dzień dobry, dzisiaj mamy środę, 5 czerwca i zapraszam Was na kolejny vlog. Maluszek już wstał ze swojej pierwszej drzemki. Dzisiaj no dość długo jej się pospało, także mamy już godzinę 12 w południe. Zaraz przygotuję jej coś do zjedzenia na lunch i będziemy jechać. Trzeba znowu umyć samochód, ponieważ jakoś tak szybko się brudzi. No wcale nie szybko się brudzi, bo przecież ostatnim razem ileż to było? Parę miesięcy temu chyba, kiedy byłam na myjni. Także zabierzemy dzisiaj samochód na myjnię. No a później zobaczymy, zobaczymy. Już pojedzone, maluszek wysmarowany. Ja używam takiego filtra mineralnego z SPF 50. Takiego używamy, nie powoduje żadnych uczuleń, fajnie się rozprowadza. Czasem te filtry mineralne są niefajne, dlatego że są takie białe na skórze, nie chcą się wcierać, natomiast ten bardzo szybko się wchłania, bardzo mi się to podoba. Także takim ją smaruję już od tygodnia, nie ma żadnej reakcji, także super. Wysmarowałam ją, wysmarowałam siebie, dlatego że jest godzina 12 w południe, a już mamy 28 stopni na zewnątrz, jest gorąco, no także smarujemy się praktycznie codziennie. Wróciłyśmy, auto już jest czyste i pachnące, ja po prostu uwielbiam, czysty samochód dla mnie to jest, zresztą tak jak mój dom zawsze jest czysto, to uważam, że samochód też powinien być czysty. No to są takie naleciałości, powiem Wam, bo ja to mam po tacie, to jest kolejna rzecz, którą ja mam po tacie, ja po prostu lubię mieć czysty samochód. Dobra, Oliwia poszła na drzemkę, teraz idę zrobić sobie lunch, będą to takie ziemniaki zapiekane w piekarniku, do tego szparagi. Ostatnio pierwszy raz zrobiłam szparagi właśnie w piekarniku i wyszły takie fajne, chrupkie, naprawdę miały trochę inny smak, bardzo fajne były, także dzisiaj to na lunch i mam jeszcze w sumie rybę, więc może ugotuję sobie rybę na parze, bo jakoś tak strasznie jest gorąco na dworze, więc nie chce mi się nic robić, więc zobaczymy. No może to będzie tylko to, a może tylko te warzywa w sumie. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Natomiast później, jak Oliwia wstanie, to wybieramy się do Iwonki. Pojedziemy w odwiedziny. Już skorzystam z tej okazji, że mam samochód i że w zasadzie ona też ma czas, to pojedziemy do niej. Dobra, stwierdziłam, że zrobię tę rybę. Mam tutaj dorsza. Posypałam go taką przyprawą do ryb i owoców morza z Prymatu. Ja te przyprawy lubię najbardziej. To nie jest żadna reklama, ja je po prostu lubię. Więc tu posypałam sobie rybę. Zaraz ją ułożę. Mam takie naczynie z Ikei. Mam taki po prostu garnek duży. Dużo mam tych garnków właśnie z Ikei. Stare jak świat, ale swoją funkcję spełniają, więc tu już wlałam sobie wodę. Tu się kładzie to po prostu tak o na górę. Poukładam sobie tutaj tą rybę właśnie i nie wiem, no i ona się zrobi, nie wiem ile ma się robić, więc pewnie tak będę sprawdzać trochę na oko, bo nie myślcie sobie, ja tak nie gotuję cały czas, po prostu coś mi naszło po wczorajszej rozmowie z koleżanką na temat właśnie ryby gotowanej na parze, no i stwierdziłam, że zrobię, nie wiem, czy to wystarczy, czy coś tu powinnam jeszcze dołożyć. Robimy na razie tak, bardzo prosto. No i już gotowe, tak to wygląda. Ryba dosyć szybko się zrobiła, także idealne rozwiązanie. Dobrze, zatem ja zapieram się za jedzenie, a już włączyłam sobie serial. Ostatnio szaleję znowu na punkcie serialu, który bardzo, bardzo lubiłam dawno temu. Ja nawet nie pamiętam, w którym roku był ten serial. Zaraz Wam pokażę jaki, ale był to mój ulubiony serial. Miałam wszystkie płyty, wszystkie sezony właśnie na płytach kupione. Chyba DVD, bo nie wydaje mi się, żeby wtedy był Blu-ray, ale no po prostu bardzo lubiłam ten serial i teraz znowu do niego wróciłam. Już Wam pokazuję, co to za serial. Nie mogłoby to być nic innego jak Magda M. Uwielbiam ten serial, teraz już jestem na drugim sezonie, także zabieram się do jedzenia i do oglądania. Pod ostatnim filmikiem pojawiło się pytanie, czy mogłabym pokazać, w jaki sposób używam swojego Neverfulla jako torby do wózka. Ponieważ dziewczyna, która pytała, to mówiła, że również ma tę torebkę i chciała wiedzieć, jak ją tam zawieszam. Otóż nie zawieszam, ta torba po prostu siedzi sobie zawsze tu. Patrzcie, tak, o, mam koszyk. Chciałam, żeby wózek miał koszyk, zależało mi na tym, więc tę torebkę mam po prostu pod spodem. Thank you.
już jesteśmy u cioci Iwonki i tak w zasadzie to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo mogą być pytania. Oliwia ma na sobie piżamkę z Newbie. Jest napisane, że piżamka, ale mnie się to tak bardzo podoba, że ja jej po prostu to zakładam jako taki romper na dzień i uważam, że na lato jest to idealna rzecz. Złożyłyśmy z Iwonką wspólne zamówienie w Cezanne. Najlepsze jest to, że zamówiłyśmy po prostu te same bluzki, tylko w różnych rozmiarach, bo tak nam się spodobała właśnie jedna z nich, zaraz Wam pokażę. Dołączono również apaszkę, ponieważ oni bardzo często do zamówień coś dołączają. Ja już kiedyś dostałam taką małą saszetkę zasuwaną, mam też torbę płócienną od nich, nie pamiętam co jeszcze, ale coś jeszcze mam. Natomiast teraz dołączyli właśnie taką apaszkę, bardzo ładna, myślę, że no Iwonka mówi, że jej nie chce, więc ja wezmę albo dla siebie, albo dla Oliwii, albo dla jednej i dla drugiej. Fajne jest to, że nawet dołączyli taką ilustrację, no taką wskazówkę, jak taką apaszkę nosić, także to jest również bardzo fajne. Tu są rachunki, jakieś tam różne obrazki, natomiast tu jest bluzka. Zaraz wyciągnę i Wam pokażę, jak wygląda. Tak wygląda ta bluzka. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie leżała. Jest dosyć taka cienka, ale Iwona mówi, że nie jest przeźroczysta. Najbardziej nam się spodobały rękawy, zobaczcie. Takie cudne rękawy z bardzo takimi długimi mankietami. Cudnie to wyglądało na modelce. Mam nadzieję, że na mnie również będzie ładnie wyglądało. Pokażę Wam może metkę, dlatego że może kogoś to zainteresuje. No tak się nazywa marka Cezanne. Jest to paryska, francuska marka. Ja wzięłam rozmiar 6. No to chyba odpowiada takiemu polskiemu 38, wydaje mi się. Ta akurat wykonana jest w 100% z bawełny i wykonana jest w Indiach. Bluzka jest przepiękna, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie leży, aczkolwiek rękawy, co zresztą widać tutaj, rękawy są na mnie za ciasne, chyba mam po prostu za grube ręce, bo te dwa pierwsze guziki mogłam zapiąć bez problemu, ale tutaj niestety nie. Jest dosyć krótka, jak widzicie, tu kończą mi się spodnie, więc jak podniosę ręce do góry, to pewnie wszystko będzie widać. Nie wiem, bardzo mi się podoba, aczkolwiek no te rękawy, nie wiem, liczyć na to, że schudną mi ręce? No niestety bluzka moja idzie do zwrotu, ale przynajmniej Iwonka sobie zostawiła. Ja doszłam do wniosku, że nie będę liczyć na to, że schudną mi ręce magicznie i poczekam na coś innego, albo na cud, albo na efekty moich ćwiczeń, albo na jakąś inną, lepszą bluzkę. Ciekawości Wam pokażę, jak wygląda toaleta publiczna przy parku zabaw dla dzieci. Także są toalety, suszarka, wszystko jest ładne, w miarę czyste, jest nawet przewijak, także fajnie. Wróciłyśmy już do domu, było bardzo przyjemnie, naprawdę fajnie się spacerowało, miło spędziłyśmy czas. Teraz leżymy na macie, ponieważ jest już przed godziną 8, zaraz pójdziemy się kąpać. Także teraz jeszcze trochę dokazujemy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas, zachęcam do subskrypcji oraz do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.